Dzień dobry, dzień dobry Skarbeczki, witajcie bardzo, bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość. Zapraszam Was na kartę dnia. Dzisiaj mamy piąteczek, piątunio, dokładnie połowa miesiąca, 15. Skarby... Zobaczymy, co tutaj w horoskopach dzisiejszych dla każdego znaku Zodiaku będziecie mieć. Oczywiście karty do wyboru też będą. Kochani, postaram się dzisiaj wrzucić Wam czytania tygodniowe, i one będą po trzy znaki: baran, byk, bliźniak, potem po kolei po trzy. Tak będę je wrzucać. Także w sumie będą cztery, cztery filmy po trzy znaki, dobra? Także każdy tam wie po kim jest. Kochani, dzisiaj Arkanum Tarot zaprosiłam do czytania. Każdy znak dostanie, także się nie bójcie. Karty do wyboru, proszę uprzejmie ale na początku chciałabym złożyć życzenia. O, jak uciekła, jak idzie. Proszę bardzo. Kto tam ma dzisiaj urodzinki, imieninki, kochani? Wszystkiego najnajwam wam życzę. Dużo, dużo zdróweczka. Przede wszystkim zdróweczka, tak? Bo to jest, kochani, najważniejsze w naszym życiu. Kawusia już jest. pie, piję... Właściwie kończę już kawusię, kochani. A wy... Pracy jesteście w domku, kawka, herbatka. Napiszcie. I co? I będziemy zaczynać. Zaczynamy, kochani. Nie ma co czekać. Pamiętajcie, lajk, like, komentarz. Kto nie ma subskrypcji, zachęcam do subskrypcji. Wybierzcie sobie przesłanie: pierwsze czy drugie, z lewej ręki, z prawej ręki. Od koloru, kochani, do wyboru. Zobaczymy, co Tarot chce nam wszystkim tutaj pokazać na ten śliczny piąteczek. Piątuniu niektórzy mają weekend wolny, niektórzy w sobotę idą do pracy. No cóż, zobaczymy. Baranki jako pierwsze. Czy, jak tu położę, baranki będą się widziały. Będą się widziały i macie piękną królową kielichów. Dzisiaj będziecie delikatne, dzisiaj wszystkie sprawy będą związane, te ważniejsze, z kobietami. Podejrzewam, że baranki, jak zawsze, są takie do przodu i takie szybko, szybko, to dzisiaj troszeczkę spowolnią i powiedzą: No to ja mm, teraz będzie, będę tak bardziej delikatna. Delikatny, może to i lepiej, kochani, bo sytuacja was chyba yy, powiedziałabym, życiowa może do, do tego zmuci, tak? Co dla byczulisia? Kochani, to jest ogólne czytanie, więc jeżeli, pamiętajcie, twój znak nie rezonuje, zawsze sobie sprawdź, gdzie tam masz Ascendent, a wy kochani wiele możliwości, dzisiaj wiele zaproszeń może przyjść i nie będziecie wiedzieć czy iść tu, czy iść tam, w ogóle taki fajny, lekki, radosny dzień, dużo rzeczy wam się powinno dzisiaj udać, ale też uważajcie, bo karta też niesie za sobą, że możecie być leniwi przez to, że, że ten za was to zrobi, a tu, tu macie okazję sobie pospać, także uważajcie, bo to może być taki rozleniwiony dzień, a lepiej coś zrobić, dokończyć i mieć z głowy, tak? <laughs> Kochane bliźnięta, zapraszam Was bardzo serdecznie na kartę dnia. I dla Was karta dnia to Zimna Królowa Mieczy, ale będziecie bardzo sprawiedliwe. I myślę, że sprawy również, tak jak u baranków, z kobietą będą związane, może to będzie szefowa, może potrzebujecie rady, opinii. Karta radzi, żeby do kobiety się zwrócić, ale też, żeby, kochani, dzisiaj decyzje podejmować rozumem, nie serduszkiem, będą bardziej, powiedzmy, trafione, tak? Moje kochane raczuli się. A wy coś czymś się będziecie martwić. Coś wam się nie uda. Jakieś wiadomości przyjdą i powiecie sobie ach. Um, albo po prostu za bardzo będziecie się martwić, bo wy jesteście bardzo delikatne. A pod spodem mamy tutaj wasz trygon. Także nie przejmujcie się dzisiaj wszystkim, co tak usłyszycie. Bo może się okazać, że to aż za nadto, żeście się um, denerwowali, stresowali. A niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Także śpijcie sobie i nie wymyślajcie his historii, które może się nigdy nie wydarzą. Lewiątko dzisiaj na współpracę postawi z kimś bardzo dobre kontakty, ale też możliwość kochani, zarobienia dodatkowych pieniędzy, znalezienia pracy, znalezienia tego konkretnego celu, przy pomocy. Innych osób. Możecie otrzymać jakieś pieniądze. Jakieś pieniądze mogą przyjść, na przykład na które czekaliście jakiś tam czas, i one dzisiaj, kochani, spłyną. Co dla panienki? A wy dzisiaj wszyscy macie królowe? Proszę. I panienki też mają dzisiejszy dzień. Sprawy związane z kobietami, proszę załatwiać. Przede wszystkim, karta, kochani, wskazuje na to, żeby być bardziej rozsądną, nierozrzutną, a rozsądną. Dzisiaj skupcie uwagę na opłaty, na finanse, bądźcie bardziej tu i teraz skupione. Niż na przyszłości. Tak karta radzi. I mam też wrażenie, że bardzo, bardzo dzisiaj komuś zaimponujecie. Wagusie. No proszę, jaki cudowny mak. Dużo się Wam dzisiaj uda. Dużo rzeczy, które na przykład były odkładane albo się tam nie udało. Dzisiaj pójdzie jak spłatka i ja powiem Wam, że bardzo fajny dzień, bardzo radosny dzień, taki optymistyczny. Co sobie zaplanujecie, to zrobicie. Może i masaż, i fryzjer, i kupicie sobie coś fajnego, i będziecie się cieszyć tym dniem. Takiego dnia to myślę, że dawno nie było u Was, a ponieważ jest to piąteczek, więc korzystajcie z życia. Zobaczymy, co dla Skorpiona, tak? mówić prawdę. Proszę mówić prawdę. Egzamin ustny może Was czeka. Może jakaś rozmowa bardzo poważna. Idźcie, rozmawiajcie. Tylko pamiętajcie, trzeba się y, trzymać dzisiaj prawdy. Trzymajcie się argumentów, a może czas najwyższy z rękawa te argumenty, kochani, wysypać. Tak. Ogólnie spokojny, spokojny dzień, ale bez fajerwerków. Strzelce będą się czymś martwić, zamartwiać albo nie dostaną jakiejś pieniędzy, nie dostaną wiadomości, ktoś się nie odezwie. No i koniec świata. Dosłownie koniec świata, bo się ktoś nie odezwał, ktoś nie odpisał. Słuchajcie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie, nie wyszło. Zajmijcie się czymś innym, bo wy się skupiacie na jednej rzeczy, a zapominacie, że wy też jesteście ważni. zapominacie że macie dzieci że macie jakieś hobby i trzeba by po prostu myśli dzisiaj zająć zupełnie kochani czymś innym mm? kochane koziorożce Księżyc dla was karta Księżyca Oczywiście że może to być też zodiakalna rybka raczek, ale Powiedziałabym troszkę tajemnic, może odkryjecie. Może ktoś ma przed Wami tajemnice. Albo jeżeli Wy kogoś poznajecie, może nie bądźcie tacy otwarci, wylewni. Słuchajcie dzisiaj swojej intuicji, zapisujcie sny. Sny mogą być bardzo ważne, ale możecie mieć dzisiaj, kochani, przeczucie do kogoś, do czegoś i będzie to bardzo ważny dzień. Bardzo ważny. Waga. A waga będzie sobie wymyślać rzeczy, których. Wodnik, przepraszam, a wodnik będzie wymyślać sobie rzeczy, które się nie dzieją, a one tylko tworzą się w Waszej głowie i zupełnie niepotrzebnie, bo te wymyślane historie przez, przez Was dzieją się tylko w Waszej głowie, a nie ma ich naprawdę. I wcale. Powiem wam, wcale mogą się nie wydarzyć. Wy już założycie, że was zwolnią, wy założycie, że nie wygracie, wy założycie, że nie odzyskacie pieniędzy. Tak, jakbyście byli alfą i omegą. Zejdźcie trochę ze sceny, trochę bardziej bądźcie spolegliwe. Może czas najwyższy otworzyć się i przestać być takim schowanym, bo na razie jesteście schowani, was nie widać, was nie słychać. Jesteście tak, tak, jakby zamknięci w swojej skorupie, dobra? Rybęki się doczekały, moje kochane. Karta dnia na piątek. Uwaga na kłamców, oszustów, złodziei, matrymonialnych złodziei serc. Ale też bardzo proszę zwrócić uwagę na. To, czy to wy nie chcecie kogoś oszukać? Tak naprawdę, możecie, kochani, oszukać no, samych siebie, żebyście potem nie żałowali. Może będziecie chcieli kogoś w świecie trochę pocyganić, unikać. Może tak być, ale też może ktoś dzisiaj was chcieć unikać i coś wymyśli, jakąś historię, tak? No to skarbeczki. Karty do wyboru. Lewa prawa. Jeżeli moje skarby wybrały pierwszą z lewej ręki kartę, Ceresa. O czym ona mówi? Pewien etap w twoim życiu dobiega końca. A ty poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo w kolejnym etapie. Czekacie szczęście. Wow! Dwójeczki. A Kasza, jesteś nauczycielem duchowym. Posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich takich talentów duchowych i boskich magii. No proszę, i boskich misji, co ja mówię. Ale macie piękne karty. Kochani, to ja kończę, bo ja się szykuję, słuchajcie, do, do Waszych czytań tygodniowych. Dzisiaj czytania będą z jednorożców i też wezmę tą, tą talię. Także myślę, że wieczorkiem. Wieczorkiem już możecie się spodziewać. Tak, fajnego dnia wam życzę wszystkiego, wszystkiego najnaj. No, mam nadzieję, że to będzie spokojny dzień, że ci, co mają odpocząć sobie dzisiaj, odpoczną. Ja też mam nadzieję, że sobie odpocznę, ale zobaczymy, jak będzie. Pamiętajcie, lajk, like, komentarz, subskrypcja. Fajnego dnia, pa pa.